Hej. Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy 14 marca, godzina 10.41. No i podsumowanie danych on -chain oraz danych fundamentalnych. Tak, dzisiaj na szybko. Zobaczcie, w nocy mieliśmy tutaj zjazd cenowy, ale nie był on poprzedzony żadnym konkretnym wzrostem rezerwy bitcoina, ponieważ ta rezerwa wzrosła później. Niemniej jednak to nie jest aż taki duży, znaczny wzrost rezerwy bitcoina, bo jak porównamy sobie tutaj. Ostatnie trzy dni na tych naszych wykresach rezerwy bitcoina, to zwróćcie uwagę tutaj, kiedy mieliśmy ten spadek, to ta rezerwa ledwo, ledwo co odreagowała, tak? I tutaj cały czas zwróćcie uwagę, walczymy na tych poziomach 38 tysięcy, 37,5 tysiąca, ale tak naprawdę cały czas utrzymujemy się na poziomie około 39 tysięcy dolarów. Jest teraz bardzo duża walka. Pytanie, w którym kierunku pójdziemy. Tutaj będą się działy bardzo ważne rzeczy już za chwilę. Z takiej szerszej perspektywy, zwróćcie uwagę, ta rezerwa bardzo mocno spadła. Rezerwa stablecoinów się nie zmienia. Delikatna wyprzedaż długoterminowych hodlerów w proficie, co może oznaczać krótkoterminowe jakieś tutaj zjazdy, ewentualnie cenowe. Jeżeli chodzi o Wales, my zmieniliśmy nazwę na CBR, czyli Coinbase Binance Ratio. Współczynnik ceny na Coinbase do ceny na Binance. Tutaj się nie zmienia za bardzo sprawa no jest stablecoin spada rezerwa spada rezerwa bitcoina okej okay. a teraz w takiej szerszej perspektywie słuchajcie jak to może wpłynąć na ceny w związku z tym zwróćcie uwagę co się dzieje na świecie na rynku po pierwsze mamy bardzo duży short na Teterze. Nie wiem, gdzie ten short został postawiony. Ja to czytam na dekrypcie, że short został postawiony przez Fear Tree Capital Management. W jakiś sposób oni wymyślili, jak mogą zaszortować Tetera. Oni są warci 4 miliardy dolarów. No i fakt jest taki, że de facto oni nie mogą na tym stracić, bo Teter i tak nie wzrośnie. Ale jeżeli Teter miałby spaść, a mógłby spaść, ponieważ według nich on jest powiązany z chińskim rynkiem. Zadłużenia chińskim rynkiem długu, gdzie według nich jest jakieś powiązanie z Evergrande, które może być niewypłacalne, a w związku z tym, jeżeli Evergrande byłoby niewypłacalne, Tether również mógłby być niewypłacalny. No i teraz uwaga, kiedy Tether mógłby rzeczywiście potencjalnie upaść. No wtedy, gdy nagle wszyscy rzuciliby się na wypłaty z Tetera, czyli wszyscy by mieli bardzo dużo Tetera, ludzie przeszliby do stablecoinów i nagle by chcieli wszyscy jednocześnie, jak jeden mąż, wypłacać. To wtedy rzeczywiście mogłoby się okazać, że tam nie ma z czego wypłacać. Ponieważ Tether musiałby się również udać do swoich dłużników, oni by nie mieli tych pieniędzy przykładowo, no i w związku z tym tutaj powstałby bardzo duży spadek i ta firma by bardzo dużo zarobiła. Przy czym uwaga, uwaga, oni tutaj opisali, że oni spodziewają się ewentualnych zysków z takiego zagrania, z takiego shorta nawet mogą poczekać rok. W związku z czym też bierzcie to pod uwagę, że to nie musi być już za chwilę, ale to może nastąpić za jakiś czas dopiero, tak? To jest pierwsza informacja, także jeżeli macie jakiekolwiek stablecoiny, to pamiętajcie, żeby uważać bardzo na Tethera i jeżeli już macie w Tetherze cokolwiek, to miejcie naprawdę na krótką metę, ponieważ faktycznie Tether posiada... W gotówce realnie 3% zabezpieczenia. Reszta to są różnego rodzaju papiery dłużne. Kolejne informacje to są informacje z, teraz z Rosji. No i tutaj cały czas jest ta walka oligarchów z Europą. Europa, Europejczycy blokują oligarchom majątki. Blokują jachty, zabierają jachty. Te jachty są bardzo dużo warte. Jeden tutaj jest warty 500 milionów euro, drugi jacht jest warty 600 milionów euro. Słuchajcie, to są bardzo duże pieniądze. Tutaj państwa G7 mówią o tym, że, że upewnią się, że Rosja nie będzie mogła omijać sankcji poprzez kryptowaluty. No ale de facto, jak oni będą w stanie to zrobić, tak? Mogą oczywiście kazać jakimś pojedynczym firmom. Typu na przykład Binance, Coinbase, czy tym nawet największą właśnie firmą, tak? tym największym giełdą kryptowalutowym mogą kazać pewne sankcje nakładać. Tutaj nawet Unia Europejska może jakoś starać się blokować handel Bitcoinem poprzez oficjalne kanały. No ale pamiętajcie, że Bitcoin jest protokołem wymiany informacji. Nikt nie jest. Właścicielem tego protokołu, tak? Wszyscy możemy ten protokół pobrać, czyli założyć węzeł Bitcoina i udostępniać go dalej. W związku z tym, blokowanie Bitcoina jest bardzo krótkoterminową grą. Tutaj i tak ten, ten rodzaj wymiany informacji, ten protokół wymiany informacji jest bardzo ciężki do zablokowania na ten moment, jest bardzo rozproszony. W związku z tym, i tak Rosja, jeżeli będzie chciała, oligarchowie, jeżeli będą chcieli, Blokować, omijać na przykład sankcje, przenosić swój kapitał z właśnie jakiejś ruchomości albo nieruchomości do na przykład bitcoina, no to będą faktycznie mieli taką możliwość. Po prostu to jest handel peer-to-peer -peer, handel bezpośredni, pozagiełdowy czyli człowiek człowiekowi sprzedaje, i tam wtedy tak naprawdę no nikt nie jest w stanie tego zweryfikować. Okej. Okay. Pamiętajcie, mamy jeszcze podnoszenie stóp procentowych 16 marca. Dzisiaj mamy 14 marca, czyli to jest pojutrze. Prawdopodobnie te stopy będą podniesione, czyli już za chwilę. I teraz, w związku z tym, mogą się tutaj pojawić ruchy. To jest tutaj zaznaczona data, 16 marca. Mogą się pojawić ruchy na Bitcoinie. Ja obstawiam gdzieś tak wewnętrznie. Wydaje mi się, że może być jakiś tutaj zrzut ceny może być zrzucony, co potencjalnie będzie dobrym e, momentem do tego, żeby zyskać więcej bitcoinów, jeżeli przewidzimy, kiedy ten zrzut nastąpi. Jeżeli będziemy w stanie to przewidzieć po naszych danych on no to oczywiście na narzędziach otrzymacie tutaj sygnał, otrzymacie alert. Ale też jest bardzo prawdopodobne, że takiego alertu nie będzie, bo być może ten zrzut będzie gdzieś taki psychologiczny nikt nie będzie przelewał tych bitcoinów na giełdy, tylko po prostu ludzie tutaj zaczną się wystraszać, zaczną się wyprzedawać. I gdzieś biorę pod uwagę, że po podniesieniu stóp procentowych może być jeszcze jakiś tam zrzut, natomiast zaraz potem może być odbicie. Z tego względu, że inwestorzy zorientują się, że tak naprawdę podniesienie stóp teraz procentowych to jeszcze nic nie wnosi, bo ono realnie będzie miało znaczenie, dopiero za kilka miesięcy zacznie nabierać tego znaczenia systematycznie, 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 jak ludzie będą musieli te kredyty spłacać. Także do tamtego czasu ta cena jeszcze może być tutaj teoretycznie pompowana, ale oczywiście mogę się umylić. Pamiętajcie, dane się zmieniają bardzo, bardzo dynamicznie z godziny na godzinę, z minuty na minutę. I teraz Twitter, podsumowanie tego, co tutaj różni analitycy twierdzą na Twitterze. No i zwróćcie uwagę, jest tutaj bardzo dużo ciekawych danych, także zaczynamy. Pierwszy to mamy wykres, który przedstawia Bitcoin Dormancy Flow i według tego wykresu jesteśmy na etapie, na którym byliśmy... W roku 2019, dokładnie na takim etapie, a w związku z czym, według tej analizy, moglibyśmy spodziewać się teraz wzrostów. Kolejny wykres, kolejna analiza. Jest to analiza, która tutaj pokazuje illiquid supply shock ratio. De facto wskazuje na to, że tutaj kurczę, ten liquid supply. Shock Ratio to był dużo, zwróćcie uwagę, dużo wyższy w roku 2017 i 2016 niż na chwilę obecną. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja tego jakoś tak dokładnie nie przeanalizowałem jeszcze, bo dzisiaj takie szybkie nagranie, więc dajcie znać, co akurat o tym sądzicie. Ale to, to jest to, co ja zawsze Wam pokazuję, czyli Stable coin Supply Ratio. Bardzo niski. Poziom, na którym się obecnie znajdujemy, sugeruje, że tych stablecoinów w stosunku do bitcoinów jest dużo na rynku. Innymi słowy, jest duża moc wyniesienia tej ceny w górę, czyli stosunek podaży stablecoinów do bitcoinów. Kolejny wykres to jest balance od exchanges BTC, czyli rezerwy bitcoina na giełdach. zwróćcie uwagę. Bardzo niskie rezerwy, tylko tutaj bierzemy wszystkie giełdy, tak? Czyli i derywatywy oraz spot. I zwróćcie uwagę, bitcoinów systematycznie, systematycznie w tym cyklu z giełd ubywa. W związku z tym jest to dla bitcoina, dla ceny bitcoina dobry sentyment, ponieważ ludzie nie chcą z zasady sprzedawać gdzieś tam swoich bitcoinów, wolą je akumulować, może też do końca nie ufają giełdom, może boją się, że jakaś giełda na przykład za jakiś czas upadnie. W związku z tym po prostu wolą mieć swoje bitcoiny na portfelach i co jest widoczne tutaj na tych wykresach. Kolejny wykres, który przedstawia po prostu ten wykres. To jest analiza techniczna. Tutaj za bardzo nie ma danych on-chain. W związku z tym, że to jest analiza techniczna, też bym się nią, nią tak bardzo nie sugerował, ponieważ no, analiza techniczna tak naprawdę analizuje tylko jakieś wzory, tak, to co było, ale nie, nie analizuje tego, co się dzieje w danym momencie za kulisami, a on to jest właśnie to, co się dzieje za kulisami. Kolejna analiza techniczna również sugeruje tutaj możliwe wybicie w górę. Analiza on e, trochę analiza on tak to jest. OK, a, czyli mamy tutaj dwie linie, jedna to jest do flo, flow fro, floor, e, zielona, a drugi to jest short term Holders floor. I w momencie, gdy one się przecinały kilkukrotnie w roku 2014, Następnie w ciągu 29 dni był dołek, dołek Bessy. Drugi raz, gdy się przeciały, kolejny raz, to był moment, kiedy to było 15 dni przed dołkiem Bessy. Kolejny raz, gdy się przeciały, to było w dniu Bessy. I teraz 9 dni temu znowu się przeciały. W związku z czym to było tak: 29 dni przed, 15 dni przed. Dzień przed, no to teraz by wypadało, żeby było po, tak? Czyli teoretycznie ten dobek już tutaj był, teoretycznie. Tylko też ja widzę w tym pewien problem, widzę w tym ten problem z tego względu, że chociaż hmm, chociaż nie rozumiem, że ten zielony, zielona linia wychodzi z dołu i niebieska z góry, tak? No to jak? Tak to jest ok, bo zwróćcie uwagę, że tutaj też się przecina. Ale to nie jest brane rzeczywiście pod uwagę. Czyli, okej, okay. czyli teoretycznie, jeżeli tak to by miało iść, no to teraz y, powinniśmy być już po tym dołku. A w związku z tym, ten dołek teoretycznie to byłby właśnie na tym poziomie tych 2933 y, 33 tysięcy dolarów, na którym byliśmy, ok? Więc to by, to by tak wyglądało. Następna analiza sugeruje jednak dużo głębsze dołki, i to jest analiza ty typowo techniczna. Więc ja do końca takimi analizami technicznymi się też nie sugeruję, bo one biorą pod uwagę tylko cenę, ok? A no cena za dużo nam nie mówi to, co się dzieje za kulisami. I też ta analiza nieco tutaj może nie brać pewnej, pewnej rzeczy pod uwagę, że właśnie ta hossa może jeszcze potrwać, że hossa może jeszcze potrwać i ten dołek może tutaj się pojawić, ale później. Okay. czyli dajmy na to może być tutaj wybicie i możemy zejść potencjalnie nawet do tej linii, ale później. OK, oczywiście nie mówię, że tak będzie, pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, zawsze musicie zdawać sobie sprawę, że dane się zmieniają bardzo, bardzo dynamicznie i po to właśnie są te dane, tak, i po to właśnie robimy te narzędzia, że jak coś się zmienia, tutaj zobaczcie, co 4 godziny dostajecie te update'y, więc korzystajcie z tych update'ów, tak, jak jest... Biała lampka to jest ok, nic się nie dzieje. Jakieś pomarańczowa to uważać należy, jak jest czerwona, to wtedy e, bardzo możliwe, że cena będzie spadać, a jak jest e, zielona, no to raczej dobrze jest wtedy kupować. Więc po to robimy te update'y, one są automatyczne, dostajecie je, tak? Jak ja nie nagram filmu, to zawsze dostaniecie update, i to jest fajny wykres. To jest bardzo fajny wykres. Percentage of supply held by long-term holders. Czyli to jest ta pomarańczowa linia, czyli wsk która wskazuje na procent, który jest trzymany przez długoterminowych hodlerów. Tak? Zdajecie sobie sprawę, że długoterminowi hodlerzy są na rynku no, dużo twardszymi zawodnikami niż krótkoterminowi hodlerzy, więc jak ten wskaźnik spada, to wtedy znaczy, że więcej krótkoterminowych hodlerów trzyma Bitcoina, tak jak to, było, to jest w szczytach tak? czyli oni wtedy kupują. Natomiast jak ten wykres jest stosunkowo wysoko, no to wtedy zdajecie sobie sprawę, że długoterminowi hodlerzy no, akumulują, akumulują, bo i tak sobie zdają sprawę z wartości bitcoina w długim terminie. Zwróćcie uwagę, na jakim teraz jesteśmy poziomie, stosunkowo wysoko, ok? Tak jak to było w przeszłości. Duży stosunek długoterminowych hodlerów w stosunku do krótkoterminowych hodlerów. A w związku z tym teoretycznie można mogłoby to oznaczać, że oni już nie będą chcieli się wyprzedawać tak bardzo. Jeżeli oni się nie będą chcieli tak bardzo wyprzedawać, to znaczy, że ta cena potencjalnie może aż tak bardzo nie spadać już. A jeżeli ona by aż tak bardzo nie spadała, no to przy tych sytuacjach rynkowych, które teraz są na świecie, czyli potencjalne przenoszenie kapitału przez oligarchów do, do bitcoina, no bo gdzie mają go przenosić ten kapitał, tak? Potencjalny nawet teoretycznie, hipotetycznie krach Tethera, no to dla mnie w tym momencie, jeżeli, jeżeli mam na przykład jakieś giełdy, tak, na których nie ma innych stablecoinów, tylko jest Tether, no to jeżeli mam do wyboru Bitcoina albo tetera, gdzie Tether ma bardzo słabe zabezpieczenie, gdzie potencjalnie dłużnicy Tethera no, nie, nie są wypłacalni, to dla mnie jest teoretycznie bardziej bezpieczne trzymać bitcoina, tak? Jako w cudzysłowie stablecoina, ponieważ w teorii nawet bitcoin może okazać się bardziej stabilny niż tether. Ok? Więc tak to wygląda. E, dobra. No i na ten moment to, to tyle. E, updates y są, nawet jeżeli przykładowo ja nie nagram filmu, to te updates y i tak są. No i są updatey tekstowe zawsze wcześniej, dużo wcześniej wypuszczane niż, niż filmy, więc też jeżeli chcecie być na bieżąco, tutaj na kanale 21, wszystko jest, linki są w opisie. No i co? Pracujemy teraz dalej cały czas nad tymi narzędziami, żebyście mieli kombine ton takiego dużo lepszego niż ten, żebyście mieli agregator newsów, żebyście mieli listingi jeszcze ciekawiej, tutaj dawane do waszej informacji. 7 dni tych narzędzi można sobie testować polecam zawsze sprawdzić podsumowania tygodnia, szczegółowe statystyki podsumowania tygodnia, żeby wiedzieć po prostu jak to wszystko działa no i to by było na tyle także na ten moment podsumowując zobaczcie, jesteśmy 39,200 teraz kosztujemy no i na ten moment się nie wydaje, żeby na onchainie, na danych onchain było coś jakiegoś takiego bardzo, bardzo niebezpiecznego tak, co by mogło te ceny zdampować. Ok, także na ten moment to tyle. Tutaj ktoś do mnie dzwoni. Ja kończę. Wszystkiego dobrego i niech Hossa będzie z nami. Cześć.